tutaj jest Safari Park, gdzieś tam wyczytałem, że ma być tutaj fajnie i tutaj jest trochę ludzi, także jest szansa, że faktycznie popływamy sobie po tych bagnach. Idziemy zorientować się, jakie koszty, jak to wygląda. O, tutaj stoją te łodzie. No nie wiem, jak się po polsku takie łodzie nazywają. Czy u nas chyba nie ma w ogóle żadnego odpowiednika, jeśli chodzi o airboaty. Tak jak już zresztą wcześniej mówiłem. No i na takiego airboata można się załapać. Mam nadzieję za chwilę i sobie popływamy po tym wszystkim. Tak wygląda cennik. 28, opcja standardowa, bestsellerowa. $300 za prywatny pokaz. Zwykłe, standardowe, $56, no bo 50 plus 6 podateczku, tak? Nie, Everglades National, czyli 56 za 2. Nie podateczek, tylko jakiś taki, nie wiem co, za $6. Idziemy, mamy 20 minut, czyli myślę, że koło 12 będziemy startować z grupą numer 6. Oryginalna indiańska, made in China i oryginalny indiański łapacz snów, made in USA, nie? To, że jakaś lipa. Ale zastanawiam się nad jakimś kapeluszem, żeby mi karku nie spaliło dalej. O, patrz, jakie magnesiki śmieszne. Ok. To jest 5.38. Jemy. Nie, cytryny. Tak. Są jeszcze wszystko, jeśli chodzi o faunę okoliczną, czyli głównie... On jest taki, dotknij, ma w środku coś i jest taki obrzydliwy w dotyku, nie? Piasek ma, no, co ma w środku coś. Fajne. Wszystko, jeśli chodzi o aligatory, tutaj jest dostępne, bo rozumiem, że ta miejscówka z tego słynie. A tam jest restauracja i bym chciał zobaczyć, czy tam nie można czasami takiego aligatora przyjąć w formie posiłku. Bo to na pewno byłoby mile widziane wśród oglądaczy kanału. Wziąłem sobie na wszelki wypadek funkcję SOS, żeby nie mieć dzisiaj znowu problemu z telefonem i jesteśmy Everglades Safari Park, 8th Street, Miami, Florida, 26700, SW, Southwest. Jest i lokalna restauracja. Myślę, że Gator Bites ja sobie spróbuję. Jak już tu jesteśmy, miejscówka klasyczna, można by powiedzieć. Buffalo Chicken może jeszcze Kasia wziąć. Sandwich. Pytałem wczoraj Mariusza, czy faktycznie ten temat, jak się piwo włoży w coś takiego, to załatwia temat. To powiedział, że załatwia temat podwójnie, bo po pierwsze nikt się nie przypiernicza, czy pijecie browar, a po drugie w takiej koszulce, w takim ubranku, to piwo czy butelkowe, czy puszkowe dużo wolniej traci swoją przyjemną do picia temperaturę. Są takie suweniry, ale może nie będę tu nabywał. No tu widzę, że po 9 plus podatek po 10 dolców za tablicę. Zobaczymy już w Miami czy gdzieś w Fort Lauderdale. Podobają mi się takie wszystkie rozwiązania skierowane do ludzi. No macie te słupki do parkowania niby. Fajnie, pięknie, ale po pierwsze słupek jest wykonany z plastiku, nie ze stalowej rury. A po drugie jest zamontowany tak, no, że jak nawet byście w niego wjechali, to się nie zostawi pół przodu, tylko on się po prostu odegnie, a potem jak odjedziecie, to wróci na miejsce. Duże te łodzie, trzeba przyznać. Myślę, że takie bardziej będą na 3 osoby, a nie na 300. Zatyczki do uszu, będzie huczeć. Myślę, że on dopiero przypierdoli tymi śmigłami za chwilę. Tak? Już teraz wychodzi z portu, na wolnych obrotach. Ale nie ma tragedii. We'll be right back.
Kasia stwierdziła, że to jest oszustwo na 56 dolarów. Ja też uważam, że przez najbliższe kilka godzin trudno będzie nam siedzieć, jeśli wiecie, o co mi chodzi. Wszystko było zarąbiście, go nie było ani jednego aligatora, ale nie ma prawa, żeby się pojawił, bo jeżdżą w kółko z tymi silnikami od Boeinga 737. No sam byś się chował, jakbyś słyszał. Każdy rozsądny aligator spierdoli 8 mil stąd, żeby mu nie brzęczyli nad uchem. Tak więc wydaje mi się, że jest potencjał, jeśli chodzi o w ogóle te airboaty, tylko tyle nie takie wielkie, lepiej małą. Ja będę eksplorował, jeszcze spróbował sobie zobaczyć na małej łódce, jak to wszystko wygląda, bo ta duża to... A, szkoda mi, że tu są zamiary. No szkoda. Nie mogę. Nie no, wydymka na całego. Nie polecam tego safari. Ja, tak jak mówię, mam jeszcze mały handicap czasowy. Postaram się znaleźć coś takiego bardziej, co będę mógł polecić, bo to jest wydymka, kurnia, na całego. Bez sensu. Naładują na tą łajbę 54 osoby. Coś cię żre tu nad okiem. Już, ze żarta. A jedyny aligator, który jest, to jest właśnie tu. Dzień dobry. Tak to sobie można iść do zoo, prawda? Chciałeś zobaczyć w naturalnym środowisku, a tu jest naturalne środowisko, nawet nie wiadomo... Nie, ja nie chcę, żeby ich więzi. I nie wiadomo, czy one są i tak zrobione z tektury. Ale dla mnie nie muszą. Tak, popraszamy cię. Popraszamy cię za wszystkich człowiek. Podejrzewasz, że są wypchane? Nie, ten pan mówił, że one są lazy i one tak mają zadziałać. No jasne. I mówił też, że zobaczymy w trawie inne. No. A dobra, tamten rusza okiem. Taki... Będzie taki zagajnik. No. Taki, wiesz, obrośnięty lianami. No. I wiesz, będzie pełno zieleni, będziemy tak cicho sobie płynąć i one gdzieś tam między tymi zaroślami będziemy ich wypatrywać. A patrzeć przez siatkę na uwięzione... No bez sensu. No to szkoda mi ich po prostu. Zaraz będą je razić prądem, żeby się zaczęły ruszać. Ale trzeba 3 dolary wrzucić do maszyny, żeby prąd ich poraził. Właśnie, że stwierdzili, że dobrze jest unikać tych popularnych atrakcji turystycznych, bo to jest dla mnie lipa jak tralala. Poszukamy może jakiegoś starego Indianina, który nas przewiezie tak, jakbyśmy chcieli. Before I go in here with the alligators, I'd like to introduce everyone to a friend of mine. Say hello to Conan. Anyone tell me what kind of snake he is? Cool animal. These guys get a bad reputation because of television. On TV, they usually show you the bad news. Somebody gets bit, somebody gets hurt. But 90% of an alligator's life, they do absolutely nothing. 80 of his teeth. Let me see if he wants to smile. There we go. That's a Florida smile right there. They hatch with all 80 of their teeth plus one extra tooth that helps them poke through the egg. No, te dwa silniki robią wystarczająco dużo roboty, żeby żaden aligator do was nie doszedł. Zresztą nawet gościu mówił, że one lubią ciszę i spokój i nie zbliżają się nigdy do człowieka ani do innych rzeczy, bo nie wchodzą mu w drogę. Tak więc to, że wypływacie i wam gościu zaraz powie, że tu aligatory będą, to jest ściema... Tam gdzieś w tych zaroślach, gdzieś tam, tak. Dobrze. Patrzcie w te zarośla, tam są aligatory, jest ich tysiące. 1,5 miliona mieszka tutaj na Everglades i to nie są bagna, tylko to jest rzeka, jak się to okazało. Nie. Ja mówię temu tej opcji nie. Zdecydowanie lepsza będzie opcja pewnie... Bye guys. Bye. Będzie pewnie, wiesz, droższa, ale będzie fajniejsza taka, wiesz, że sobie polecisz małą łódeczką. Także odpuszczam też te turystyczne bajty z krokodyla, bo czuję, że to jest jedna też wielka ściema. Poszukamy sobie na spokojnie. Everglades Safari Park. Poszukajcie czegoś mniejszego, naprawdę. Myślę, że będzie fajniej. Mam nadzieję, że nam się uda coś znaleźć. To mniej więcej wygląda na mapie. No i my tu już dolatujemy do Miami w takim razie. Z tego, co widzę. Poszukamy sobie może jakiś z krokodyla przekąsek. Tutaj jeszcze są Everglades. Może tutaj, bo tu mam coś pozaznaczane. Tylko tyle, że nie mam tego internetu. Ale chyba ponowimy to. Ja zbadam jakieś faktycznie mniejsze łódki, żeby było przyjemniej, nie? Bo to fajne, mogłoby się tym pływać, bo ta łódka jest taka bokiem trochę lata, takie fajne robi, że tak powiem, akrobacje, ale nie jest taką wielką łodzią, gdzie jest 300 osób na pokładzie. Kasi się bardzo podobają GMC. Uznała je za super bezpieczne. No trudno się nie zgodzić. Jak wchodzisz w konfrontację z Mini czy ze Smartem, to ewidentnie masz przewagę tą maskownicą. Widok Everglades właśnie z trasy naszej, no z drogi.
po prostu jedna wielka równina, rozlewisko, rzeka, nie bagna. Pan nie mówi, ma lian. Nie ma lian, niestety nie ma krokodyli. Wszystko pochowane, no, ale na pewno tu są, pewnie jakbyśmy takim jak forfeiter sobie wypłynął kanu z kurczakiem w środku, to byśmy je na pewno spotkali. I byś garym de chicken, nie, mogła zrobić, ale tak to z tą wielką turbośmigłową łodzią nie ma szans.